Witajcie, dzisiaj omówimy pętle, a jak już sobie to omówimy, to wtedy będzie jasne skąd płynie taka pierwsza podstawowa siła procesora, moc komputera. Zapraszam. Zaczniemy wszystko od omówienia tego dziwnego rysunku, a w zasadzie jest to schemat blokowy. Schemat blokowy to jest takie specjalne graficzne narzędzie, które sobie możemy o długopisem na zeszycie nabazgrać, a które jest zapisem kolejnych takich kroków myślowych prowadzących do rozwiązania jakiegoś problemu, algorytmu. Tutaj mamy zbiór, zobaczcie, tutaj jest zbiór Z, i my będziemy szukali w tym zbiorze najmniejszej liczby. Będzie to oznaczenie M. I ten schemat, jeżeli będziemy go realizowali krok po kroku, zgodnie tutaj z zasadami schematu blokowego, omówię to przy okazji, jak będę omawiał ten prosty algorytm. To kiedy on się skończy, znajdziemy te minimum. Każdy język programowania będzie pozwalał później o taki właśnie schemat blokowy zapisać. Czyli już we właściwy dla konkretnego języka sposób, używając całej tej jego gramatyki, wszystkiej składni, którą on tam nam udostępnia. To wszystko da się zamienić na kod. I co to oznacza? To znaczy, że da się stworzyć program, który będzie za nas szukał na przykład minimum w zbiorze. I w takim programie będziemy korzystali z pewnego ważnego elementu, właśnie z pętli, czyli czegoś, co sprawia, że komputer jest taki dobry w tym, co robi, że liczy, że przegląda, że iteruje za chwilę i o tym opowiem. Ale tak po kolei zacznijmy. W tym miejscu wszystko się zaczyna, to jest start naszego algorytmu. Następnie ten łącznik przechodzi do takiego prostokąta, w którym to prostokącie mamy jakieś przypisanie wartości. W tym wypadku tworzymy sobie zmienną i i dajemy jej wartość 1. Od razu sobie tutaj tę 1 zapiszmy, że i jest obecnie 1. To będzie taka zmienna pomocnicza. A tutaj mamy m i te m to jest nasze szukane minimum, i tu sobie zakładam, że. To m to jest mój Z0, czyli ten pierwszy element zbioru, czyli w tym wypadku to byłaby dwójka. Czyli takie sobie przyjąłem założenie, że być może to minimum jest na początku zbioru. Może trafię, a może spróbujemy to obalić i znaleźć coś mniejszego. Na razie i jest 1, m jest 2. Gdzie idzie dalej łącznik w naszym schemacie? Tutaj m stało się Z0, i idziemy sobie tutaj i dochodzimy do takiego rąbu. A co tutaj mamy? No, znaną nam już instrukcję warunkową, jeżeli m jest większe od z M to jest 2, i to jest 1, zatem mamy tu z1. z1 to jest czwórka, zatem czy 2 jest większe od 4? No, nie jest większe. W przypadku, kiedy odpowiedź jest nie, to idziemy sobie tutaj, ewentualnie tutaj. Tu mamy jakby dwie ścieżki, albo będzie na tak ścieżka, albo na nie. W zależności od tego, czy tutaj pytanie dało nam prawdziwą czy fałszywą odpowiedź. Dwa nie jest większe od 4, zatem idziemy tą ścieżką na nie. Dochodzimy do kolejnej, tutaj, do kolejnego przypisania i zwiększyliśmy sobie o 1. I jeżeli coś tędy wchodzi, to wychodzi dołem. Zatem. Idziemy dalej tutaj. I o co tutaj pytam? Tutaj znowuż pytam, bo mamy tu znowu jakąś taką instrukcję warunkową, czy i jest siódemką. Dlatego, że jesteśmy, sprawdzamy, czy nie wyszliśmy sobie za zbiór, bo tutaj mamy zbiór do sześciu, więc sprawdzam, czy jeszcze się poruszam w zbiorze. Jeżeli nie jest siódemką, no to idziemy sobie tutaj i wracamy do pytania. Czy w takim razie, a zobaczcie, że i tutaj zostało zwiększone o 1, czyli i jest już teraz dwójką. Zatem tu dwójka to nie siódemka, więc wracamy tu do, do pytania. Jeżeli te nasze dotychczasowe M, czyli 2, jest większe od Z2, a Z2 co to jest? No to jest 6. No nie jest, a więc powtarzamy, idziemy tutaj i staje się trójką. Pytamy, czy 3 to nie jest przypadkiem 7? Nie, wracamy i znów pytamy, czy 2 jest większe od Z3. I teraz uwaga, Z3 okazało się jedynką. Zatem tym razem pójdziemy tą ścieżką. I co sobie zrobimy? Otóż m stanie się moje z3, czyli m będzie teraz jedynką, ponieważ znalazłem coś mniejszego niż dotychczasowy kandydat. A potem idę tym łącznikiem i zwiększam i na czwórkę. Potem pytam, czy 4 to nie jest 7 i powtarzam. już do końca tutaj i będzie 4 i będzie 5. I w pewnym momencie będzie 6, pytanie dalej niczego nie zmieni, bo jedynka jest mniejsza niż wszystkie te kolejne liczby w zbiorze. I w pewnym momencie, o tutaj będąc, i stanie się siódemką. I wtedy już ta ostatnia moja, ten, te, ten, te miejsce, gdzie pytam o i, będzie już miało odpowiedź tak, a więc pójdziemy tą ścieżką i tutaj jest taki też... To jakiś równoległobok, i tutaj mamy M, czyli to jest po prostu zwrócony wynik. W tym momencie pod M będzie się kryło minimum, i widzimy, że rzeczywiście, bo ostatnią wpisaną wartością do M jest 1, no a tu już jest koniec algorytmu. Ten prosty schemat blokowy pokazuje, że o w tym miejscu, zobaczcie, o tu realizuje się cała taka jakby jedna wielka pętla, czyli ta część nieustannie się powtarza. I tak naprawdę to, to tutaj, w tej części realizuje się wręcz mechanicznie znajdowanie mojego minimum. Zauważcie, niezależnie jak duży byłby to zbiór, ta pętla będzie się tak długo wykonywała, aż dojdę do końca. Oczywiście, jeżeli ten zbiór byłby większy, no to tutaj ten ostatni indeks musiałbym zapisać w tym miejscu, czyli tutaj ten if musiałbym wtedy dopasowywać, ale. Jak już będziemy się uczyć programowania, zobaczycie, że wiedza o tym, ile zbiór ma jakiś elementów, to jest bardzo prosta, więc tutaj zawsze sprawdzamy, aż to i jest tym ostatnim, czyli jak już wszystkie elementy w zbiorze sprawdzimy. Niemniej, cała ta pętla będzie tak długa, bo tu widzimy, że tu jest pewna pętla, ciągle coś krąży, ciągle coś się robi. Cała ta pętla, niezależnie od wielkości zbioru, znajdzie zawsze minimum, akurat w przypadku tego algorytmu. I teraz. Stąd płynie niesamowita moc, ponieważ komputery są w stanie takie pętle, takie i bardziej złożone implementować, czyli tworzyć. A procesor jako maszyna o niesamowitych mocach obliczeniowych, w porównaniu do człowieka, ona jest w stanie pewne rzeczy liczyć tam miliony razy na sekundę co najmniej, gdzie człowiek tego nie jest w stanie zrobić. Oczywiście zależy to wszystko jeszcze od mocy obliczeniowej konkretnej maszyny, ale generalnie to co ta maszyna jest w stanie zrobić w bardzo krótkim czasie sprawdzić ogromne zbiory. Człowiek nie byłby w stanie tego tak szybko, wzrokiem, kartką czy jakimkolwiek ludzkim sposobem zrobić. Ale maszyna, maszyna może. Zatem zobaczcie, co tutaj zrobiliśmy. Stworzyliśmy pewien mechanizm pętli, takiej Pętli, w której coś się powtarza, ale równocześnie troszeczkę coś się zmienia, bo w każdej tej pętli, która wygląda bardzo podobnie, równocześnie jednak coś się zmienia, bo jednak przechodzimy przez kolejne elementy zbioru. Coraz bardziej zbliżając się do jego końca, coraz bardziej przybliżając się do rozwiązania problemu. Zatem zastosowanie prostej pętli, czyli takiego powtarzalnego, bardzo małego fragmentu pewnej mechaniki, ale dla coraz to zmieniających się danych, w tym wypadku kolejnych liczb zbioru, i ta pętla realizując się niesamowicie szybko w komputerze, przybliża nas do rozwiązania problemu, aż w końcu go. Rozwiązuje. I to jest ta idea pętli. W takiej ogólności zaraz jeszcze o tym opowiem. A fakt takiego nieustannego powtarzania czegoś nazywa się też często iteracją. Że możecie spotkać się jako taki zamiennik, że tu mamy pętlę albo tu mamy iterację. Skąd i? No, chociażby możecie skojarzyć sobie, że iteracja, mamy tu jakieś i, które rośnie. Tak, jak te indeksy, prawda? i kolejny taki iteracyjny krok pętli się wykonuje od do ileś tam razy. Pokażę Wam teraz kilka takich iteracyjnych pętli, na które na pewno traficie w zasadzie w każdym języku. A myślę, że już po tym, co tutaj wytłumaczyłem, ta idea powtarzania jest Wam jasna i zrozumiała. Wybrałem dla Was kilka pętli, które chcę omówić. Pierwszą jest taka pętla FOR. W bardzo wielu językach, w zasadzie chyba wszystkich, które ja się uczyłem, ta pętla występuje. I jest to taka pętla, która w bardzo przejrzysty sposób pokazuje mi tę swoją iterację. Najczęściej jest to coś takiego, że w tej pętli for będziemy mieli jakąś taką inicjację, że na przykład i jest 1. Potem będziemy się o coś pytać, a no na przykład, czy i jest jeszcze mniejsze od 100. A potem będziemy sobie to i zwiększać o jeden na przykład, albo o cokolwiek innego, to, to, to nie musi być tak, ale z reguły, w takim zwłaszcza początkowym etapie, będziemy poznawali pętlę for właśnie w takim mniej więcej y, wyglądzie, taki będzie miała mniej więcej format i tutaj. Zawsze mam problem. O, z tymi klamerkami. I tutaj wewnątrz tych klamerek, czy jakichś innych wcięć, bo to różnie mówię, języki to re realizują, ale generalnie pętla FOR będzie w taki jawny sposób, w którym będzie dosyć łatwo można namierzyć, ile razy ona się wykona, ile razy ta kolejna iteracja będzie tutaj działała. Ile razy mają się wykonać te instrukcje w środku. Jakieś tutaj kolejne linijki kodu. Zatem Coś na początek, pytanie, czy te coś spełnia warunek. Jeżeli spełnia, wykonamy wszystkie instrukcje. Na koniec zwiększymy sobie to nasze i o 1 i ponownie zapytamy, czy spełnia teraz wszystko mój warunek. Zobaczcie, że to jest świetna pętla do tego, by zapisać nasz ten wcześniejszy algorytm. Gdybyśmy chcieli to zrobić, to mniej więcej wyglądałoby to tak. Zobaczcie. FOR, tu byśmy mieli to nasze i. Ja tutaj nie napiszę w żadnym konkretnym języku programowania tego fora, ale pewną jego ideę tu sprzedam. i było 0, a m było równe z0. Ok? Następnie jest to, o co pytamy. No to myśmy się pytali, czy i, i przypadkiem nie jest równe 7. Można też zapisać, czy i jest mniejsze, równe 7. O, też tak można zapisać. Takie mniejsze, równe z programowania, bo na matematyce to pewnie takie widzieliście, ale nie ma takiego znaczku na klawiaturze, więc mniejsze, równe w informatyce to często będzie właśnie taki dwuznak. No i potem zwiększamy i o 1, prawda? O, na przykład w ten sposób. I tutaj w środku Mieliśmy nasze pytanie, jeżeli nie, to M jest większe od ZI, no to niech M staje się ZI, prawda? O, i taki mieliśmy w środku warunek. I teraz ten warunek, if to jeżeli, które już znamy, zadziała, o ile to M jest. Y Faktycznie większe, czyli że Z i jest mniejsze niż to, co myśmy myśleli, że jest mniejsze. Zatem cała ta nasza, ten schemat nasz blokowy da się w takiej mniej więcej pętli rozwiązać. Kiedy ta pętla się zakończy, to tutaj na pewno w tym M będzie ukryta odpowiedź. Czyli tutaj jakieś powiedzmy 1 w naszym przypadku wyszło. Zatem pętla FOR będzie taką bardzo przejrzystą postacią pętli, w której będę widział mniej więcej ile razy coś ma się powtórzyć. Kolejna instrukcja to instrukcja while, która jest bardzo podobna do instrukcji if, którą już znacie. Otóż ta instrukcja while obecna również w wielu językach ma taką prostą składnię, że zawsze o coś się pyta i jeżeli to jest prawdą, od razu wykonuje jakiś ciąg instrukcji. A o tako po prostu. Dopóki to, co tutaj mam, jest prawdziwe, wykonaj to wszystko. Oczywiście musimy zadbać, by to, co tu jest, kiedyś się skończyło. No, chyba że zależy nam na pętli nieskończonej. Bo dopóki to jest tutaj prawdą, wszystko w tych blokach, które while obejmuje, będzie się wykonywało. Tutaj mam klamerki. Coś takiego jest na przykład w języku C czy C, ale to mogą być różne formy właściwe dla konkretnego języka. A to jakieś wcięcia, a to jakieś inne ograniczniki, które mówią, że to, co należy do whilea. Takiś tutaj zbiór instrukcji, wykonuj. Musimy zadbać, żeby tutaj to pytanie kiedyś się skończyło. Są też takie instrukcje, które też w wielu językach spotkacie: jest to instrukcja break i instrukcja continue. Continue. I obie te instrukcje mają jakiś wpływ na pętlę. Otóż ta pierwsza, jeżeli gdzieś tutaj by była w środku, to wyjdzie z tej pętli natychmiast, a ta druga każe rozpocząć nowy krok, czyli Przejdź do pytania, zostaw, co tam jeszcze jest do zrobienia, nie rób natychmiast przejdź do następnej iteracji, do następnego kroku. Ale to akurat może nie jest to już takie potrzebne, niemniej warto o tym wspomnieć, bo w wielu językach będą te instrukcje i to dokładnie będą tak się nazywały. While jest podobny też do IFA. Zwróćcie uwagę, że gdyby tak zamiast while napisać tu if, no to to już jest instrukcja, którą znamy. Jeżeli coś jest prawdą, to coś zrób. Tyle tylko, że while po zrobieniu znowu zapyta. Znowu zapyta, czy to jest prawda. Zatem while może się w ogóle nie wykonać. Bo jeżeli od razu odpowiedź nie będzie prawdziwa, tylko fałszywa, to tutaj te wszystkie instrukcje nawet razu się nie wykonają. No to jeszcze jedna instrukcja. Instrukcja do while. Rób coś, dopóki warunek jest spełniony. Powiedzmy, że użyję takiej formułki też z C. Du, tutaj będą instrukcje, które się zadzieją. i tu jest moje pytanie. While, i tu mój warunek. Ta instrukcja jest podobna do While, tylko troszeczkę zamieniona jest pytanie. Tam pytaliśmy najpierw, a potem ewentualnie coś wykonywaliśmy. Tutaj najpierw du, najpierw zrób coś od razu, a potem sprawdź, czy aby nie powtórzyć. Du, do coś, dopóki to jest prawda. Jeśli jest, to do jeszcze raz. Zrób, 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 pytam na końcu. Różnica jest taka delikatna, że w tym whileu, który był wcześniej, kiedy od razu odpowiedź jest negatywna, to może się nigdy nie wykonać ta, ten ciąg instrukcji w whileu. Tutaj w tej formule do while. Na pewno przynajmniej jeden raz to wszystko się wykona, a potem się sprawdzi. Jeżeli tutaj jest prawda, no to do jeszcze raz i drugi, trzeci i tak dalej. Zatem bardzo podobna pętla. I to jeszcze jedną wam pokażę. Ostatnią pętlą jest pętla for each. Taka pętla, którą można by przetłumaczyć dla każdego być może będzie ta nazwa różna, czasem jest to samo itch, czasem jest to jakieś for, podkreśnik itch, czasem jeszcze może być to troszkę inaczej nazwane, ale idea jest mniej więcej taka, że ten for each działa na elementach jakichś zbiorów. Czyli tak zapisując nie w postaci jakiegoś konkretnego języka, ale pewną ideę, działałoby to mniej więcej tak, że dla każdego jakiegoś x ze zbioru, na przykład A. Wykonuj jakiś ciąg instrukcji. I teraz w tym ciągu instrukcji mogę sobie tego x używać. O co chodzi? Otóż wyobraźmy sobie, że zbiór A to jest taki zbiór. Jedynka, tam piątka, szóstka, ósemka. Powiedzmy. I teraz for each dla każdego x z tego zbioru A. Wykonaj jakieś instrukcje. Zatem, ile razy wykona się ta pętla? Otóż ta pętla wykona się tyle razy, ile jest elementów w tym zbiorze. Przy czym przy każdej kolejnej iteracji, każdym kolejnym kroku tej pętli. X będzie, a to najpierw jedynką, potem będzie piątką, potem będzie szóstką, potem będzie ósemką, no a potem już nie będzie, bo skończył się zbiór. Zatem taki forage pozwala przechodzić przez wszystkie elementy różnych zbiorów, nieważne ile ich tam jest. Jest to taka całkiem wygodna forma, pewna taka mutacja pętli for. Też się z tym spotkacie. Bardzo przydatne pętle, jak w przyszłości się przekonacie, w wielu językach będą występować. Idea wszystkich tych pętli jest wspólna. Pewien fragment kodu, instrukcji, jakieś ważne, nieważne, ale takie, które się powtarzają. Zamiast je nieustannie przepisywać, możemy je ująć w pętle, a maszyna zrobi to za nas. Co więcej, takie pętle pozw pozwalają rozwiązywać wiele dziwnych algorytmów, problemów, jak chociażby znajdowanie tego minimum, ale to nie tylko. Masa algorytmów sortujących, na przykład, jest wykonywana z wykorzystaniem pętli. Te pętle mają niesamowite zastosowanie. I ta idea i te wszystkie żarty o informatykach, że to się zapętlił, no nie są takie zupełnie pozbawione sensu, dlatego że gdzieś tam w tym świecie informatyki te pętle będą podstawą Podstawową komórką każdej budowli, którą zbudujecie, taką cegłówką fundamentalną. Nie da się wręcz programować, gdyby tych pętli nie było. A fakt, że procesor tak wszystko może szybko robić, czyni te pętle niesamowicie istotnymi. Tyle na dzisiaj. Trochę się nagadałem, pewnie jak zwykle trochę za dużo. Ale chcę, żebyście mieli ten temat taki przybliżony, że kiedy już sobie siądziecie i będziecie uczyć się konkretnego języka, to powiecie: "O, to teraz jest ta pętla, już wiem po co ona będzie. Muszę się tylko nauczyć składni konkretnego języka i będzie już mi łatwiej". Czego wam zresztą życzę i to wszystko.